Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. Się gra, się ma. Dzień dobry. Dzień dobry, Robert przybył. Ty zmieniłeś koszulkę. No tak, ty też. Wczoraj byłeś w innej, ja też. No, ja codziennie jestem w innej koszulce. Zbójce, że technologii wjeżdżają, niepodobni do siebie na tych rysunkach, Robert Zembrzycki i Jarosław Juszkiewicz. Tak, oraz Jarosław Juszkiewicz i Robert Zembrzycki. Pogadajmy o feminatywach. Dobrze. Dlatego, że... Ostatnio o nich gadaliśmy, więc to jest fajny temat. Znaczy gadaliśmy między sobą. Tak, tak, oczywiście. Robert jest moim przyjacielem głównie dlatego, że nie jest człowiekiem twardogłowym. Nie. I można go czasem do pewnych rzeczy przekonać. Zgadza się. Nie dalej jak kilka miesięcy temu Robert był wielkim przeciwnikiem feminatywów. Znaczy nie byłem wielkim przeciwnikiem, ale po prostu drażniły mnie niektóre z nich, bo po prostu byłem do nich nieprzyzwyczajony. I okazało się, że występ w TEDx, który obejrzałeś, zmienił twoje podejście. Zmienił moje podejście. O co chodzi? Czym są feminatywy? Oczywiście wiecie, adiunktka. Ja nie potrafię tego wymówić. Adiunktka. Profesjonalny lektor. Prawda? Powiedz. Architektka. Tak? Poczekaj. Rotmistrz z Czchowa, pocztmistrz z Tczewa. I można by tak długo. Dajesz. Wyindywidualizowaliśmy się spośród rozentuzjazmowanego tłumu. To są proste. Dawaj rotmistrza. Rotmistrz z Czchowa, pocztmistrz z Tczewa. Nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Asystentka, bukieciarka, chirurżka. Copywriterka, cukierniczka, doktorka i tak dalej, dramaturszka, adiunktka. Mam twój kryptonit, Juszkiewicz. Adiunktka jest twoim... Kryptonit. Kryptonitem. To są feminatywy i ty byłeś przeciwny? Znaczy inaczej. Drażniły cię. Tak, drażniły mnie po prostu, bo uważałem, że są na siłę wprowadzane do języka, ale się doedukowałem i... Adiunktka. Będę próbował przez cały odcinek. I się doedukowałem i teraz już wiem, skąd się to wzięło i wiem, że ich brak był właśnie na siłę wymuszoną, stricte nowomową dokładnie. Feminatywy występowały przed wojną w Polsce i nikogo nie raziły. Powiem więcej, Jareczku. Występowały jeszcze w języku słowiańskim, który był przed językiem polskim. I są jakby super zgodne z logiką naszego języka. Ale nie było wtedy adiunktów i adiunktek. Adiunktek nie było. A pojedyncza jak się nazywała wtedy? Adiunktka. O! Pykło. W końcu się udało. Była pewnie doktorka i była znachorka. Znachorka była na pewno. I szamanka. I filozofka. Tak. Polityczek nie było chyba. Co myśmy rozmieniali przez telefon? Sekretarę. Chociaż można... Nie sekretarę, tylko sekretarz i... Musimy znaleźć. No. Sekretarz i... Feminatyw. Sekretarz. Sekreta. Tak. Nie my jedni. Sekretarzyni, właśnie. Wiem po komentarzach wielu użytkowników YouTube'a i innych serwisów, w których gdzieś tam mam profile, że po jednym z filmów, kiedy użyłem słowa kierowczyni w tytule, pojawiło się bardzo dużo negatywnych komentarzy dotyczących feminatywów. I prześledziłem również... Nie ma w tym nic dziwnego, że kiedy widzę ostry komentarz, to staram się też zobaczyć, kto go napisał, że bardzo często były to osoby o poglądach dość skrajnie prawicowych. Zgadza się. I to nie jest koincydencja. Tak się po prostu zdarza. To nie jest przypadek, Juszkiewicz. Skoro mówimy o feminatywach, chciałem użyć bogatszego języka niż ty, chamie. I Roberta akurat o skrajną prawicowość bym nie posądzał, ale przestało cię to drażnić. Tak. Właśnie dlatego, że po 45 roku bardzo wiele spłaszczono zawodów. Tak. I co rzuciło mi się to osoba... Ja zresztą zaraz znajdę tego TEDxa i zaraz wam powiem, bo polecam go wszystkim. Myślę, że go dorzucisz po prostu do... No, dorzucę go do filmu. Nie szukaj go teraz. Nie szukam go teraz. Nie zrzymajcie się.
To, że coś nas drażni i coś i to, że do czegoś nie przywykliśmy, nie oznacza, że coś, czego używaliśmy do tej pory, było okej. To znaczy, ja powiem inaczej. Wyobraźcie sobie, że tak się zaczął właśnie ten TEDx i to jest piękny wstęp. Wyobraźcie sobie, że na przykład Jarek jest poza kadrem, albo ja jestem poza kadrem i idę, żeby tutaj usiąść obok Jarka i poprowadzić z nim dla was program i Jarek w tym czasie mnie zapowiada i mówi: proszę państwa, fotografka, dziennikarka radiowa, graficzka, operatorka wideo, tak? I wchodzę ja. I poczulibyście dyskomfort? No poczulibyście dyskomfort, prawda? Gdyby było w drugą stronę, gdybym był kobietą i Jarek powiedziałby fotograf, reżyser, chyba, operator. Chyba, żebyś wszedł w swojej sukni, w której się przebierasz, kiedy nikogo nie ma w domu. Nie no, jak ty jesteś, też się w nią przebieram. Gdyby było w drugą stronę i gdybym był kobietą i został przedstawiony jako fotograf, operator, reżyser, nikt by nie mrugnął okiem. Dlaczego? To jest nie fair. Ja powiem wam moją osobistą krótką historię. Pamiętam... Byłem kiedyś kobietą. Nie. 5 lat temu chyba, słuchając Radia Tok FM, usłyszałem, jak jedna z prowadzących zapowiedziała gościnie. Moją gościnią będzie. Tak. I aż mnie poruszyło, mówię, nie, gościńska, co to w ogóle? To jest, tak. Nie mam problemu w tej chwili, zresztą sam tak w Radiu 357 mieliśmy wiele gościń i po prostu można się do tego przyzwyczaić. Uważam, że jest to fair. Jednakże, świat nie jest czarno-biały i używanie feminatywów jest, ma również, tak jak mówiłem, konotację polityczną. Ma, jak najbardziej. I jest wiele również kobiet, które nie życzą sobie używania feminatywów i to niestety trochę komplikuje sytuację. Ale przygotowałem się do lekcji i spojrzałem w serwisie pracuj.pl, opublikowano wyniki badań. Przebadano 18 tysięcy osób. To całkiem sporo, Jarku. Odnośnie używania feminatywów. 83% badanych kobiet popiera wykorzystywanie żeńskich nazw stanowisk. 3/4 kobiet chce mieć wpływ na nazwę pełnionego stanowiska. Tylko 30% kobiet uważa, że nie do wszystkich zawodów pasują feminatywy. I teraz ciekawe. 2/3 mężczyzn popiera powszechne używanie feminatywów. Około połowa mężczyzn oczekuje, że w treści ofert pracy będą obecne feminatywy. Tak, też tak uważam. I to oznacza, że po prostu osoby, które są przeciwne, są głośniejsze. Tak, ale to słuchaj, dokładnie ten sam mechanizm jest przecież z tą teraz na siłę poprawnością polityczną we wszystkich dziełach popkultury. To jest bardzo mała grupa ludzi, która jest po prostu bardzo głośna. To tyle. Temat może nie technologiczny, ale chcieliśmy go wyjaśnić, bo używamy czasem w naszych programach również feminatywów. I czasami dostajemy za to po głowach. Niesłusznie, tak. Uważam, że niesłusznie. Rada Języka Polskiego również w tej kwestii się wypowiedziała. I wszystkim, którzy mówią, że to jest nowomowa, to otóż właśnie brak feminatywów, przepraszam, jest partyjną nowomową, bo to jeszcze chciałem właśnie przytoczyć. Och, tutaj. Jak ostro pojechałeś, Zembrzycki. Ale bo to jest prawda przecież. Nowomowa, moi drodzy, to sztuczny język, tutaj akurat obowiązujący w fikcyjnym totalitarnym państwie Oceania, przedstawianym w powieści Rok 1984 George'a Orwella, charakteryzuje się tendencją do eliminacji jak największej liczby niepotrzebnych lub niekorzystnie z punktu widzenia ideologii państwowej nacechowanych wyrazów przez zastąpienie ich sztucznymi ekwiwalentami w celu strywializowania języka, czyli ogłupienia ludzkości, oraz wyeliminowania nieprawomyślności przez takie przekonstruowanie języka. Przekonstruowanie języka, by niemożliwe stało się sformułowanie w myśli czegokolwiek, co godziłoby w panujący reżim. Mhm. No, i tak to właśnie. Jaki jest twój news? Mój news jest taki, że dzisiaj jest wtorek, czyli wczoraj była premiera Last of Us. Ty nie grałeś w Last of Us, prawda? Nie, i to jest właściwie jedyny powód, dla którego rozważam kupno PlayStation. Nie kupuj Playa, bo Last of Us 1 zremasterowane wychodzi na peceta w tym roku. Sprawdzę zaraz dokładnie. O, dobrze wiedzieć. Także nie ma sensu kupować Playa. A ty grałeś? W jedynkę grałem, w dwójkę nie. I powiem tak. Gra, która zgarnęła wszelkie możliwe nagrody. Tak, nieważne, czy lubicie klimaty zombie i postapokaliptyczne, czy nie. Nieważne, czy lubicie Pedro Pascala i Bella Ramsey, czy nie. To są kwestie drugorzędne. Historia opowiedziana w tej grze
wyrwała mnie z butów do tego stopnia, że jak odpaliłem grę, to wstałem od konsoli, jak skończyłem. Mhm. I trwało to długo, nie pamiętam ile. Były wakacje. Robert, lubię wpadać w takie dziury. Tak, ale zobaczysz, że sam wpadniesz, jak zaczniesz grać. Fakt, wtedy miałem też dużo mniej obowiązków niż teraz. Teraz byłoby to niemożliwe. Ale do czego zmierzam? Serial reżyseruje człowiek odpowiedzialny za Czernobyl. O! Razem z reżyserem gry. Podobno i wszyscy, którzy już widzieli, recenzenci mówią, że jest rewelacja i to jest coś, co się za każdym razem z regularnością godną po prostu zegara atomowego potwierdza. HBO umie w seriale i franczyzy, w przeciwieństwie do Netflixa, Disneya, Amazona Prime'a i jeszcze paru innych. Przesadzasz, no Netflix zrobił parę fajnych rzeczy. Nie dalej jak wczoraj skończyłem oglądać Stranger Things, uważam, że bardzo dobry sezon. Stranger Things jest rewelacyjne, oczywiście, to jeden z moich ulubionych seriali. Wielka woda, polska produkcja, jeżeli nie widzieliście, bardzo polecamy. Tak, rewelacja, ale Wiedźmin, Pierścienie Władzy. No. Nie wiem, czy widziałeś Willowa. Pamiętasz starego Willowa? Oczywiście, był świetny. Świetny serial. Najlepszy z tych wszystkich seriali fantasy, które wymieniłem, ale o mój Boże. O Boże, panie dziejku! Ja właściwie teraz przyznam się do rzeczy, do której nigdy nie sądziłem, że się przyznam, ale wracając dziś po nagraniu od Roberta, chyba sobie odpalę Master of Puppets Metallica, bo... A wiecie, jakie jest moje podejście do muzyki metalowej, ale po zobaczeniu ostatniego odcinka Stranger Things, Kate Bush już się nasłuchałem na ile mogłem. Pa, jakie to będzie dobre. Kiedy? Jutro jest premiera pierwszego odcinka. Dobra. No. Nie trzeba oglądać gry, żeby zrozumieć... Nie, dobra. Nie trzeba grać w grę, żeby zrozumieć serię. Słuchajcie, teraz coś, na co bardzo się cieszę. Są takie momenty, kiedy Robert rozwija skrzydła, ale nie wyobrażajcie sobie w tym momencie nietoperza, zobaczcie, a nie orła. Bo to są raczej takie skrzydła skórzaste z dziurami jeszcze. Nawiązując do gry o tron... Jak te nieumarłe smoki. Nieumarłe smoki. Wtedy Robert rozwija skrzydła. Czasem, z reguły raz w tygodniu, podsuwam Robertowi pewne dzieło i Robert stara się je zinterpretować. Ja tym razem nawet nie próbowałem. Ale nie, zacznij, no musisz jakąś swoją też. Ja właśnie nie potrafię. Tym razem wyjątkowo nie potrafię. Nie? Nie masz pomysłu? Nie mam. Żadnego? Naprawdę nic? No dobrze, to wyświetlmy to dzieło, a ja spróbuję coś o nim powiedzieć, co ja widzę. Dzieło to oczywiście obraz Rembrandta Straż Nocna. W ogóle obraz ma dość ciekawą historię. Poczytajcie sobie o nim, bo nie chcę teraz zabierać wam czasu opowiadając. On przechodził przeróżne perypetie, został obcięty z jednej strony po to, żeby się zmieścił w drzwi. W czasie II wojny światowej był ukrywany przez holenderski ruch oporu. Rembrandt po namalowaniu tego obrazu, który był obrazem na zamówienie, doczekał się bardzo wielu reklamacji, bo nie wszyscy byli zadowoleni, jak na przykład człowiek, który został zasłonięty przez rękę tego człowieka z prawej strony. Wszyscy się denerwowali, dlaczego Dobosz, który nie zapłacił, widzicie go z prawej strony za obraz, w ogóle występuje. Ja tutaj widzę kilka rzeczy, nie jestem w stanie opisać samej sytuacji. Jarek, to ja ci proszę, skrócę twoje męczarnie. To jest bardzo proste. Tak. Juszkiewicz i Zembrzycki po przerwie świątecznej wracają na YouTube'a z patronami i widzami w tle. Po prostu. Ja cały na czarno, chociaż dzisiaj na odwrót akurat. W zasadzie dzisiaj to ty jesteś tutaj Juszkiewiczem, bo jesteś na czarno z czerwonym tym, jak się złożyło, ja na biało. I to jesteśmy my tutaj, proszę, ja tutaj widzę Dominika. Oczywiście. To jest to. Jest Ola nawet po mojej prawicy. I tutaj zobacz, oni wszyscy zagrzewają, są gotowi do boju z hejterami. To konkretnie z tymi, którzy będą się złościli na feminatywy. Dobra, dorzucę coś. Teraz ty pewnie zakręcisz to ładnym kółeczkiem. Nad nami jest jeden z naszych patronów, który chce pozostać anonimowy. I to jest dokładnie ten Anonymous. Tak, tak. No i mamy to.
Zostańcie naszymi patronami, jeśli chcecie, traficie na obraz Rembrandta. Polecamy wam to dzieło, bo oczywiście intencja autora była zupełnie inna. Słyszałem, to jest niepotwierdzona plotka, że kiedy obraz wrócił i leżał na ziemi już w muzeum, to dyrektor muzeum był tak szczęśliwy, że się potknął z tego szczęścia i się przewrócił na ten obraz. Był również spryskany kwasem przez jakiegoś wariata w ubiegłym wieku i szybko go odrestaurowano. Poczytajcie o Straży Nocnej, bo to jest... Ciekawa historia. Ciekawa historia. No i jeżeli chcecie, zostańcie naszymi patronami. Tak jest. No i mamy to.